Dzisiejszy dzień jest bardzo ważny. 19 kwietnia 2017 rok. Pierwszy dzień egzaminów gimnazjalnych dla uczniów kończących gimnazjum w tym roku szkolnym. Wszystkim uczniom gimnazjum nr 3 życzę powodzenia, sukcesu, czytania ze zrozumieniem i żeby się nie stresowali. Zadanie dotyczące przeliczeń procentowych, oczywiście twierdzenie Pitagorasa, bryła w bryle, co by było, gdyby coś się wyjęło, wycięło, zmieniło. Przewiduję pytania, niestety, ale na inteligencję, dlatego powtarzam, 3 razy czytamy, rozumiemy każde słowo. Zadania będą dotyczyły oczywiście zmian pogodowych na przykład, co by przeliczyć strefę na przykład czasową pod kątem matematycznym, nie wiem, zużycie paliwa, o, wykresy, funkcje, na pewno, odczytywanie z diagramów, z tabel, jakie to będą diagramy, to nie wiemy. No i przewiduję 20 zadań zamkniętych, czyli wyboru A, B, C, D, gdzie będą F, P, czyli fałsz, prawda? I co jeszcze przewiduję? No 3-4 zadania otwarte. Nie chciała, żeby na WOS-ie były te pytania, w jakim urzędzie można jakąś sprawę załatwić, czy to w okręgowym jakimś, czy nie. Zawsze to mi się myliło. My to rozprawkę byśmy bardzo poprosili. Uważam, że wczorajsza rozprawka była trudna. Oczywiście, uczniowie dobrzy poradzą sobie z przykładami literackimi, ale średniacy i słabi na pewno będą mieli problem ze znalezieniem małego księcia Oskara i pani Róży, czy kamieni na szaniec jako przykład tych, którzy spełniali swoje marzenia. Wczorajszy test gimnazjalny z języka polskiego wydaje się dość prosty. Była rozprawka, na którą uczniowie nasi czekali, ponieważ przez minione lata nie było tej formy wypowiedzi. Rozprawka dotyczyła marzeń, a więc bardzo ciekawej sfery życia. Wydaje mi się, że mieli również zaplecze lekturowe, do którego mogliby się odnieść, pisząc tę pracę. A jeżeli chodzi o pytania pozostałe, trudność mogłyby stanowić zadania wtedy, kiedy nie rozumieli słów zastosowanych w tekstach, ponieważ była duża ilość neologizmów, które już wiem po rozmowach z dziećmi, sprawiły im takową trudność. Więc generalnie można powiedzieć, że test był do napisania, na pewno na miarę możliwości naszych gimnazjalistów.
Moim zdaniem rozprawka była dość łatwa. Napisałem 3 argumenty. Pierwszy na temat Harry'ego Pottera, drugi na temat kamieni na szaniec, a trzeci na temat małego księcia. Boję się, że będę musiała wyjść z sali. Zapotrzebowa, nikt mnie nie wypuści. Moi kochani uczniowie klasy trzeciej, życzę wam, żebyście pisali geografię Polski, ponieważ w tym roku ją omawialiśmy i jest szansa, że coś będziecie pamiętać. Nie chcę, żeby z fizyki było ciepło. Moim skromnym marzeniem jest brak genetyki na egzaminie gimnazjalnym. Test był bardzo trudny. Biologia, chemia i fizyka były na zaskakująco wysokim poziomie. Geografia była dość łatwa. W biologii była strzelanina w 39 i jeżeli udało się utrzymać jakiekolwiek punkty, to będzie cud. Znaczy, z biologii to akurat się z tobą nie zgodzę, bardziej bym powiedział, że jednak dla mnie największą trudnością była chemia oraz fizyka, bo jednak jestem z tego tak zwana noga. No i geografia była bardzo logiczna. Tak, geografia bardzo spoko było po prostu. Można było odczytać wszystko z rysunków bądź z tekstu. I z geografią jakoś dawali ludzie radę z tego, co słyszałem. Liczymy, chemia była najgorsza. Tak, liczymy, że matma będzie łatwiejsza, to przede wszystkim, tak. I jeszcze liczymy, że jutro oczywiście poradzimy sobie z angielskim i listening nie będzie zagłuszony albo przez inne rzeczy. No. Tak. Moi drodzy, doszły mnie tajne słuchy, że na egzaminie z języka angielskiego będzie angielski. I mało tego, podejrzewam, ale to są tylko moje skromne podejrzenia, że jest duże prawdopodobieństwo, że będzie do napisania również list. Uważam, że egzaminy gimnazjalne są mało potrzebne, ponieważ one nam tak naprawdę niczego nie dają, ponieważ przez 3 lata się uczyliśmy tylko po to, żeby się tak jakby do tego przygotować, ale egzaminy to tak jakby przejście kolejnego etapu w czasie edukacji, więc to sprawdzenie nas jest niekonieczne, ponieważ możemy mieć gorszy dzień i te egzaminy mogą na mnie.